Witajcie bardzo serdecznie w moim kolejnym filmie. Ostatnio nagrałem film o mnemotechnikach, czyli wyjaśniałem słówka za pomocą skojarzeń. Dzisiaj będzie druga część. Zresztą widzicie to w tytule tego filmu. Do dzisiejszego filmu zaprosiłem Martynę Postrzednik z kanału Majstersztyk Językowy. Martyna działa w Krakowie, ja w Nowym Sączu, z racji niedalekiej odległości, raptem 100 km, ale to tak nie jest dużo jeszcze. Zaprosiłem Martynę do Sącza, zgodziła się przyjechać i chciałbym, żeby mi tutaj wspomogła właśnie w tym odcinku o skojarzeniach, o sposobie zapamiętywania pewnych słówek. Martyna, może kilka słów o sobie, prowadzisz kanał od roku. Tak, od ponad roku. Przede wszystkim bardzo dziękuję za to zaproszenie. Cieszę się, że przyjęłaś zaproszenie. Tak, cześć. Prowadzę kanał Majstersztyk Językowy. Tam na nim ukazały się na razie 3 serie. Taka o germanizmach w języku polskim. Od tego zaczęłam. Później skupiłam się na kolokacjach, czyli słowach, które często ze sobą występują. Ta seria nazywa się Zeinu Eins. I od zeszłego miesiąca tak naprawdę nagrywam filmy związane również z gramatyką, gdzie wyjaśniam gramatykę. A poza tym możecie spotkać mnie na Facebooku i tam jestem dość aktywna i na blogu. Wszystkie linki do materiałów będą w opisie filmu i w pierwszym komentarzu do Martyny kanału i do Facebooka. Przechodzimy do rzeczy, słuchajcie. Zabawa polega na tym, że ja wybrałem 10 słówek, Martyna wybrała 10 słówek i będziemy dodawać swoje skojarzenia na podstawie jednego słowa, skojarzenia moje i skojarzenia Martyny. Tak, żebyście mieli pełen obraz i kilka skojarzeń, kilka pomysłów na to, jak zapamiętać pewne słowa. Pierwsze słowo, słuchajcie, pieniądze. Pieniądze to jest po niemiecku das Geld. I pamiętajmy, że pieniądze w języku polskim to jest liczba mnoga. Pieniądze są, natomiast po niemiecku Geld ist. Nie? Tak gwoli ścisłości. Skojarzenie. No chyba jedyne najlepsze to jest takie, że Geld pochodzi, pieniądze, pochodzi od słowa Gold. Das Gold, złoto. Jak połączyć Gold z Geld? No Gold jako waluta, która funkcjonowała może kilkaset, może kilka tysięcy lat temu, że złoto zawsze jest wartościowe. Mhm. Nie? Cokolwiek się dzieje, jakakolwiek kryzys finansowy, złoto dobrze mieć, czy w monetach, czy w jakichś tam blaszkach i tak dalej. Bo ta waluta jest jakby wieczna, nie? I to jest to właśnie skojarzenie z das Gold i złoto i das Geld. Pieniądze, bo pieniądze ostatecznie wynikały ze złota, z tego właśnie pierwszego, nazwijmy to pierwszego, bo pewnie na początku handlowano może czymś, nie wiem, drewno, wiem, że sól była bardzo wartościowa jeszcze w Krakowie 1000 lat temu, nie? Dobrze mówię? No, pojechałem teraz. No całe te Bochnia, Wieliczka, no sól była czymś naprawdę drogim. Też stanowiła jakąś tam walutę, ale to złoto jednak przebija, jeżeli patrząc na jakby całe dzieje ludzkości. Takie skojarzenie. Ja nie mogę wymyśleć nic lepszego. Oczywiście, jak najbardziej to jest, wydaje mi się, najlepsze skojarzenie. Możemy powiedzieć o kolorze. To dobrze, to już. Kolor tak, gelb, no, który jest najbliższy temu, tych podstawowym barwom, jeśli chodzi o... Oznacza to żółty. Także też możemy sobie skojarzyć gold, gelb i od razu mamy kolor doklejony do naszych skojarzeń. Okej. Okay. Dobrze, Martyna, twoja kolej. Moja kolej. Moja kolej. Pierwsze słowo u mnie to będzie sposób na przyimek. Jak przychodzi nam nauczyć się przyimków miejsca, czyli na, pod, w, właśnie na jest jednym z tych przyimków. Tylko że po polsku mamy jedno na, a po niemiecku to są dwa przyimki, dwa różne przyimki. Jeden dotyczy poziomu, a inny dotyczy pionu. I ja właśnie powiem o tym, który dotyczy pionu. Wyjdźmy z założenia, że ściana jest zawsze pionowa. A ściana po niemiecku to jest die Wand. I w tym słowie Wand jest już ten przyimek an. Także kojarzymy sobie Wand, na przykład an der Wand, na ścianie. Albo ja coś wieszam na ścianę. Ich hänge, nie wiem, einen Kalender an die Wand. Ściana, pion. Okej. Okay. Ja tutaj dopowiem to słowo na w kontekście poziomu. Na przykład na podłodze, na ziemi, na głowie, na dachu. To jest auf. I moje skojarzenie jest takie, że jak w środku macie literkę U,
jak wrzucicie do środka, jakbyście wrzucili kuleczkę, to ona siada na dół. Idzie na dół grawitacyjnie, siada do tej części poziomej, która dotyka us z jakąś tam linią na dole. Czyli ląduje na dole. Dlatego Auf jest na głowie, Auf dem Kopf, na podłodze, Auf dem Fußboden. Takie moje skojarzenie. Czyli An ze ścianą i Auf z kuleczką, która ląduje. Tak jest. Myślę, że się przyda. Następna para słówek do skojarzenia to jest poduszka, das Kissen i całować, küssen. I moje skojarzenie, no zanim skojarzenie omówię, no kwestia wymowy tutaj, nie? Jeżeli tego umlautu nie zaakcentujecie, küssen, no to może wyjść küssen, może wyjść poduszka, nawet niechcący. Na przykład ich möchte dich küssen, ja chciałbym cię poduszka, nie? Küssen wtedy byłoby. Natomiast jak to brzmi, jak to wygląda? Küssen, całować, moje skojarzenie. Nad U jest umlaut, dwie kropeczki, no bo do całowania trzeba dwojga. Czyli tak jak dwie kropeczki, tak jest dwie osoby, które... No, mogą się całować. W każdym razie, takie moje skojarzenie. Kissen, natomiast jako poduszka, nie mam skojarzeń. Po prostu na drodze eliminacji. Droga eliminacji. No. Jak u ciebie? Jak to widzisz? Czasownik całować się, czyli küssen, skojarzyłabym właśnie w kontraście do tego kissen, że całować się jest dziubek. A żeby się pocałować, trzeba zrobić taki właśnie dziubek. Więc ten umlaut, żeby wyprodukować umlaut, musimy uformować nasz aparat mowy właśnie w taki coś dzióbkowatego, właśnie co również dzieje się podczas całowania. Przyszedł mi do głowy pomysł na zdanie. Oni całują się na poduszce. Sie küssen sich auf dem Kissen. Tu macie te dwa słowa użyte w jednym zdaniu. No. Sie küssen sich auf dem Kissen. Dobre. Oby pomogło. Oby pomogło. Następne słowo to jest czasownik heiraten. Heiraten to jest wyjść za mąż albo ożenić się. Po niemiecku nie ma rozróżnienia, płeć nie jest ważna w tym czasowniku. To się właśnie tyczy wszelakich konstelacji, tak można powiedzieć. Ja pochodzę ze Śląska i w mowie potocznej też się to widzę, właśnie ten czasownik, ohajtać się, prawda? Hajtnąć się. I właśnie to wzięło się od czasownika heiraten. Tak sobie można to dość prosto po prostu skojarzyć. Z tym hajtoć, ja pochodzę z Wielkopolski, też tak się mówiło. A no to może Zośka się ohajtała. Ohajtała się, Zośka. Serio? No. Moje skojarzenie z heiraten jest takie, rozdzielmy sobie czasownik heiraten. To jest oczywiście to, co robię teraz, jest totalny absurd, ale wiecie, im dziwniejszy pomysł, tym lepszy. Heiraten, oddzielmy haj i raten. Haj zamienimy na i co powstaje? Der Hai, to jest rekin. A raten to jest radzić. I teraz jest rekin, który jest bez żony i no nie do końca mu idzie, że tak powiem, psychicznie coś źle to znosi. I mówimy, powinieneś doradzić rekinowi, żeby się ożenił. Ożenić się. Powinieneś doradzić rekinowi się ożenić. Du sollst dem heiraten zu heiraten. Nie wiem, jeżeli to zadziała, to super. Heiraten, ożenić kogoś. Fantastyczne. Poślubić kogoś albo ożenić się z kimś. No, wszystko dla was, widzowie. Następne para słówek, słuchajcie. To jest czereśnia, kirsche i kościół, kirche. I moje skojarzenie jest takie. Z kościołem nie mam skojarzeń, w sensie słówek, jak zapamiętać. Natomiast z kirsche mam takie. Jako mały dzieciak chodziłem do mojej cioci na pole pomagać jej zrywać. Najpierw były porzeczki w czerwcu, potem chyba w lipcu czy na początku sierpnia się pojawiły wiśnie. I chodziliśmy te wiśnie zbierać. No oczywiście polega na tym, że bierze się drabinę, przykłada się do drzewa, wchodzi się na drabinę i się zbiera te wiśnie do koszyka. I żeby te wiśnie do koszyka sprawnie wrzucać, trzeba było mieć taką eskę, taki metalowy pałąk wygięty w kształcie literki S. I powodowało to, że
koszyk wisiał na dolnej części eski, a ta eska górna przyczepiliśmy na przykład albo do szczebla drabiny, albo do gałęzi drzewa. Także nie było możliwości zbierania bez tej eski. Oczywiście technicznie można byłoby trzymać w ręku ten koszyk, ale czasami ręka zawiodła i wszystkie wiśnie się posypały na ziemię. Mm-hmm. Kupa roboty. Także eska była potrzebna do tego, żeby zbierać te wiśnie. Ta metalowy pałąk wygięty mm-hmm. właśnie w kształcie tych es. I on jest w tym słowie. I ten, jak w tym napisie eską... teraz zaakcentowałem, w napisach widzicie mm-hmm. tą eskę teraz. Ona jest i dzięki temu jest właśnie skojarzyć ją z wiśnią, czyli bez, czy z czereśnią. Bez eski nie tak. ma. A drogą eliminacji kościół. Mm-hmm. Tutaj nie mam pomysłu. A Marta, jak u ciebie? Ty to masz jakiś pomysł na to? Ja mam taki pomysł bardziej właśnie, żeby porównać z językiem polskim. Jak już znamy te dwa słowa, nie pamiętamy, który jest które, które słowo co znaczy. Kościół, kirche, ma tutaj ten miękki, miękką głoskę w środku. Si i ichlau, to są oba miękkie głoski, obie, a w przypadku kirsze i czereśni to są głoski szumiące, więc czy czereśnia, szy, kirsze. W ten sposób można sobie to ułatwić. Nie pozwoli nam to zapamiętać, co prawda, tego słowa, ale jak już znamy te dwa słowa, kirche, kirsze, i nam się mylą, to w ten sposób możemy sobie to troszkę ułatwić. Ja rozróżnię cię, nie? Tak. Teraz moje słowo, das Getränk. To jest bardzo prosta sprawa, bo das Getränk oznacza napój i pochodzi od czasownika trinken. Tylko może tego nie widać na pierwszy rzut oka. Natomiast w preteritum trinken zmienia się w trank. Ja piłam, to ich trank, ein Bier, czy coś tam. No i mamy już to trank, dodajemy kropeczki, czyli tręk, no i ten początek G, który często służy nam do tego, żeby utworzyć po prostu nowy rzeczownik. Nie jest to nic odkrywczego, ale lubi się to słowo jakoś tak mylić, zapominać, dlatego chciałam o tym wspomnieć. Może, super. Mój pomysł jest taki, że tran, kiedyś taki napój za moich czasów, jeszcze pisano o tym książki, że dzieciaki musiały pić tran, to był wywar chyba z wątroby rekina bodajże, który działał bardzo zdrowotnie, tam witamina C, coś tam było pozytywnego, natomiast w smaku podnoś było obrzydliwe. I to był napój, którego totalnie nie chciano pić. Dlatego postawienie tranu obok Getränk, bo w słowie Getränk jakbyście a umlaut odrzucili, to jest tran, nie? Tylko że rzeczywiście to nie pochodzi od tego słowa. Także Getränk, napój, jakby jest paradoksalnie zaprzeczeniem słowa, jakby powiedzieć, w znaczeniu tranu, ponieważ tran nie chciano pić. To było coś, co dzieciaki nie chciały pić. Czyli napój to był, ale zdecydowanie niechętnie pity. Raczej przymuszano było do tego. Taki paradoks, takie postawienie na dwóch jakby biegunach znaczeniowych. Nie, źle powiedziałem. Takie postawienie dwóch słów, które jeden oznacza napój, a drugi jest napojem, tylko niechętnie pity. Nie chce się go pić. Tak, tak, tak. Chociaż ponoć bardzo zdrowy. To jest moje skojarzenie z tranem. Getränk i tran jako polskie słowo. Mhm. Następne słowo do zapamiętania to jest czasownik zarabiać. Tutaj dorzuca od siebie też takie myśl, że tak jak czasownik arbeiten wszyscy znają, pracować, natomiast ogólnie bardzo dużo zna osób czasownik arbeiten. Natomiast czasownik zarabiać, jak pytam moich uczniów, to statystycznie mniejsza ilość osób go zna. Natomiast bardzo ważne, bo tak naprawdę Niemcy stworzyli miejsca pracy, do których my Polacy nie idziemy tylko po to, żeby pracować, tylko w sumie, żeby zarabiać. Tylko ten czynnik zarabiający, zarobkowy jest jakby najważniejszy w tym wszystkim, nie dla wielu osób. Verdienen, dlatego ważne słowo, pamiętajcie. Z czym to kojarzę? Ze słowem, z imieniem Ferdynand. A jak Ferdynand, no to kiepski. I Ferdynand kiepski w kontekście zarabiania pieniędzy. Widzicie, to jest jakby rodzaj takiego paradoksu, nie? Że ten człowiek, no tu można by dyskutować, czy on nie chce, czy on nie potrafi pracować i nie potrafi zarabiać przez to. Jego żona, chyba nie, pielęgniarką jest czy coś takiego, nie? Także totalne zaprzeczenie człowieka zarabiającego, nie? Czyli Ferdynand nicht. Ferdynand nie zarabia. Tak. Ferdynand verdient nicht. Albo Ferdinand kann nicht verdienen. Nie potrafi zarabiać. Mm-hmm. To jest moje skojarzenie. Ja też poszłam w to imię. Też poszłam w Ferdynanda. Mi natomiast Ferdynand kojarzy się z jakąś osobą dostojną, która być może ma dużo pieniędzy i być może zarobiła dużo pieniędzy. Można iść krok dalej i przywołać tutaj osobę Franciszka Ferdynanda, arcyksięcia. Wiemy, jak zginął.
został zastrzelony, można powiedzieć potocznie, zarobił kulkę, czyli Ferdinand, nie można tak powiedzieć po niemiecku, ale Ferdinand, prawda? Zarobił tę kulkę. No, takie skojarzenie, myślę, że Ferdinand. Er hat einen Kugel verdient. Jeśli, Niemiec tego nie zrozumie. No właśnie, tak nie do końca można tak powiedzieć. Nie? Ale na nasze potrzeby, na potrzeby tutaj ułatwienia sobie kojarzenia, chyba można sobie takie zdanie jakoś zapamiętać. Kolejne moje słowo to das Handy, czyli komórka. Komórkę zazwyczaj trzymamy w dłoni. Więc proponuję skojarzenie poprzez właśnie słowo dłoń. A dłoń to die Hand. Zobaczcie, że pisze się je bardzo podobnie, inaczej się je trochę czyta, bo jest die Hand, das Handy, ale kojarzy nam się. Więc poprzez słowo dłoń kojarzymy słowo komórka. Raczej mówi się właśnie komórka, a nie jakiś tam telefon. Więc proponuję właśnie w ten sposób. Ja tylko dorzucę, to zostaje przy tym skojarzeniu, dorzucę tylko zdanie komórka w ręce, czyli das Handy in the hand. Mm-hmm. Das Handy in the hand. Jako rodzaj jakiegoś obrazu, nie? Mm-hmm. Skojarzeniowego. Od razu wymowę sobie można tak, też zapamiętać. Das Handy in the hand. I to bym zostawił przy tym, bo to jest dobre skojarzenie. Następne słowo ode mnie to jest przymiotnik stur. To jest przymiotnik oznaczający uparty. I teraz tak. Pytanie kontrolne do Martyny. Uparty. Jakie zwierzę kojarzymy, że jest uparte? Chyba osioł. Tak. Osioł po niemiecku the Eisel, ale to nie jest najmniej istotne. Kto grał osła w Szreku? Pytanie do mnie. Pytanie do ciebie. Jerzy Sztur. Tak. I nazwisko Sztua pochodzi od przymiotnika Sztua. Przy czym, jak widzicie, Jerzy Sztua tam jest w nazwisku samo H. Natomiast w przymiotniku, w słowniku znajdziecie słowo Sztua bez samo H. Jako uparty. Także to jest pewna wariant też, to się dzieje przy nazwiskach. Coś o pewne dodawane rzeczy i tak dalej. Tak dodam jeszcze od siebie, że na moich studiach był, że facet się nazywał Haze, bo de Haze pisane, tak jak widzicie, Hase, to jest zając. Natomiast on był, jego nazwisko było pisane przez podwójne A. Dlatego to jest takie, w nazwiskach się dzieją takie przemiany. Czyli Sztua uparty jak osioł, którego w szeregu grał Jerzy Sztua. Tak dobre, to widzę. Dobre, ja nie mam nic do dodania. Myślę, że to bardzo dobra ścieżka skojarzeń. Myślę, że większość jednak osób zna Szreka. Tak, tak. No, klasyka gatunku. Jeszcze dorzucę od siebie słowo, żeby pozostać w bajce Szrek, bo tutaj jakby istotne. Słowo Szrek, bohater, można skojarzyć go z przymiotnikiem schrecklich, bo schrecklich oznacza straszny. Czyli ten Schreck jest straszny, straszny, czyli Schreck ist schrecklich. Oczywiście nie takie straszne, nie takie Schreck straszny, jak go malują, ale wiadomo, pierwsze wrażenie ma stworzyć takie negatywne, potem go wszyscy uwielbiamy. Ale schrecklich, skojarzenie ze Schreckiem. Schreck ist schrecklich. Okej. Okay. Również tak to kojarzę i polecam wam. No są skojarzenia, które są jakby tak. Jednokierunkowe, no. Nie można nic więcej dodać. Fajnie, że po prostu możemy w jednej bajce zamknąć dwa przymiotniki. O, słowo bajka, dobrze. Martyna, twoja kolej. Du bist dran. Tak, ja zaproponuję wam dwa rzeczowniki. I to są też rzeczowniki, które czasami nam się mylą, ale powiem, jak do tego doszłam. W temacie części ciała zazwyczaj proszę uczniów lub ucznia, wtedy robi to ze mną, żeby wziął kartkę papieru i narysował jakąś kreaturę. I w tym czasie, jak on rysuje, to on też mówi, co rysuje, a ja tylko słyszę, ja go słucham i ja odwzorowuję to właśnie z jego słów. No i właśnie proszę, żeby to zazwyczaj było takie mało czułokształtne, żeby zadanie było ciekawsze. No i w pewnym, i na koniec już porównujemy te obrazki i patrzę i ja usłyszałam, jak ta osoba mówiła, meine Person hat einen großen Baum. No więc głowa, tutaj jakieś drzewo, coś tam, korona. No i ta osoba się pyta, uczeń, no ale dlaczego tutaj jest drzewo? Ja powiedziałem brzuch. No i właśnie, nie powiedział brzuch, tylko powiedział Baum, a brzuch to jest Bauch. I
to moje skojarzenie nie pozwoli wam zapamiętać jakby tych słów, tylko je rozróżnić. Baum, drzewo, bauch, kojarzymy troszkę ze słowem polskim, bo też zaczyna się na by, ale przede wszystkim, co nas, dla was najważniejsze, kończy się na ch, tak? Bauch, brzuch. Der Bauch, brzuch. Takie mi jest. Przyszło mi do głowy, że w słowie bauch... Nie, to nie pasuje. Bo bauch chciałem jako... Że bauch przypomina drabinę i na drabinie się wchodzi na co? Bauch przypomina drabinę. Nie, to jest złe. To jest złe skojarzenie. Ale okej. Okay. A masz jakieś skojarzenie do bauch albo baum? Mam do baum. Do bauch mam. Do brzucha. Mianowicie... Za moich czasów słuchano, ja miałem w domu, mój ojciec kupował, takie słuchowiska radiowe, nie słuchowiska, po prostu audycje do posłuchania, Alibaba i 40 rozbójników na takiej małej płycie winylowej. I tam była taka historia, no wiadomo, Alibaba i 40 rozbójników, ale chodziło o to, że Kasim, brat tego, ten bogaty brat, który chciał dostać pieniądze tych rozbójników, wkradł się do ich pieczary, tam było mnóstwo jedzenia przygotowanego dla tych rozbójników, on to zjadł, brzuch mu się zrobił ogromny i chcąc wyjść z tej pieczary, okazało się, że były problemy z racji tego jego wielkiego brzucha, ponieważ szpara była na tyle wąska, że nie mógł się wydostać z tej pieczary i w końcu siłą w jakiś tam sposób robił, w końcu wyszedł. Czyli wyszedł Kasim i jego brzuch też. Und der Bauch auch. O matko. No, genialne. Także, no pytanie, czy to zadziała, nie? Ale... Bauch auch. Brzuch również się wydostał z nim, mm-hmm, nie? Mm-hmm. To takie moje skojarzenie z rzeczownikiem Bauch. Baum. Dużo nazwisk niemieckich Żydów ma w nazwie Baum. Apfelbaum. Tak. Goldenbaum. Rzeczywiście. Gdzieś tam takie skojarzenie. A teraz sobie wspomniałam, że są takie choineczki, takie śmierdzielki do samochodów. Wunderbaum, tak, nie? Tak, jak to mamy właśnie. Wunderbaum w samochodzie cały czas. Cudowne możemy, drzewko, nie? Możemy sobie skojarzyć, że to, że jest to w tej formie drzewka, to nie przypadek. No, prostu, no tam jest... przypomina choineczkę, wiadomo, ale... Tannenbaum też można. Tannenbaum jako jodła, nie? Jako jodła. Weihnachtsbaum, mhm, jako choinka, czyli drzewo bożonarodzeniowe. Następne skojarzenie, związane z dwoma słowami, chodzi o dni tygodnia. Sobota i niedziela. Sobota to Samstag, niedziela to Sonntag. Oczywiście obyma wszystkie nazwy tygodni mają w ogóle rodzajnik dea, tak swoją drogą. Jak skojarzyć te dwa dni? Ja mam propozycję dla rzeczownika Samstag, mhm, dla soboty. Słowo Samstag zawiera słowo sam, a sam możemy skojarzyć ze strażakiem. Strażak sam. A gdzie się bawi strażak sam? W remizie strażackiej. A gdzie się bawi? Kiedy się bawi strażak sam? W sobotę. Sobota, najlepszy dzień na zabawę, słuchajcie, w remizie strażackiej tym bardziej. Samstag to jest sobota, bo zawiera w słowo sam od sama. Natomiast a propos słowa niedziela, zontak, nie mam skojarzeń. No jedynie słowo zontak no, pochodzi od słowa zone, słońce, czyli to jest no, dzień słońca, dea zontak. Nie? Mm-hmm. Martyna, ty masz jakieś skojarzenie? No z tą właśnie kontynuowałam twoje skojarzenie z niedzielą. Od słowa die Sonne. Mamy też Sonntag, właśnie to słowo słońce w niedzieli. No i jeśli ktoś zna angielski, to może sobie taką paralelę właśnie przełożyć, czyli sun i Sunday. Sonne i Sonntag. Okej, to teraz ode mnie trzy rzeczowniki, ale te rzeczowniki łączy wspólna końcówka. Najpierw je powiem, co one znaczą. Das Spielzeug, czyli zabawka. Das Feuerzeug, czyli zapalniczka. I das Flugzeug, czyli samolot. Spiel to zabawa, gra. A to Zeug powstało od czasownika erzeugen, czyli wytwarzać. Czyli możemy sobie tak teraz te słowa rozbić, że zabawka to jest coś, co wytwarza grę, zabawę, no bo Spiel to gra, zabawa. Feuerzeug to jest coś, co wytwarza ogień, bo Feuer, das Feuer to jest ogień. No i samolot Flugzeug
Flug to jest lot, na przykład mam lot gdzieś tam. No to samolot to coś, za pomocą czego możemy odbyć ten lot i wytwarza ten lot. Tak, oczywiście w cudzysłowie, no ale można sobie tak to wyjaśnić. Znajdą się jeszcze rzeczowniki, które będą miały tę końcówkę coik i wtedy będziecie wiedzieli, od czego to pochodzi i że jest też ten rzeczownik rodzaju niejakiego das. Tutaj wyjaśnienie super. Dołożę rzeczownik czwarty, fahrzeug. Das Fahrzeug, pojazd. Fahren jest jeździć, jechać i Zeug, coś co wytwarza ruch, ten nie? Fahrzeug, pojazd. Tutaj w kontekście się używa, Fahrzeug pojawia się w takich urzędowych pismach. Tak. Pojazdy o tonaż, takie wiecie, przepisy, regulacje a propos ruchu drogowego i tak dalej, nie? Bo normalnie mamy der LKW, to jest TIR i das Auto, samochód. Takie podstawowe jednostki, że tak powiem, komunikacji jeżdżące, nie? Natomiast Fahrzeug ma takie pojęcie bardzo ogólne. Wszystko to ma cztery koła i napęd, nie? To jest Fahrzeug. Motor? Też jest Fahrzeug? Jako motorrad. Jako motocykl. No, jako motorrad. No to mamy motorrad, mamy das, nie? Ale to też jest facek. No też jest facek, nie? Tyle, że zbudowany na rad, na kole. No, no, tu jest też właśnie od tego... Das Fahrrad to rower. Moto, po niemiecku, to jest silnik. I to jest rower z silnikiem. No. Motorrad, czyli nasz motocykl. Tylko pamiętajmy, że w języku polskim potocznie mówi motor. Motor. Na motocykl mówi motor. A po niemiecku to silnik. A moto to jest silnik, to jest maszyna, to jest ta rzecz, która napędza, nie? A nie sama maszyna, tylko to, co napędza. No ciekawe, ciekawe. Tak, ten niemiecki niesamowity jest. Mój rzeczownik na zapamiętanie. Część garderoby, płaszcz. Płaszcz po niemiecku to der Mantel. Moje skojarzenie jest takie. Rozdzieliłem sobie mantel na dwie części. Mamy man z podwójną n-ką. Dodamy jeszcze n-kę jedną i to jest mężczyzna. A tel, no to kojarzymy z telefonem, nie? I to jest... Takie zdanie zbudujemy. Mężczyzna w płaszczu z telefonem. Ein Mann im Mantel mit einem Telefon. Mantel, zbitka, słówek mężczyzna, man i telefon. I taki obraz sobie zbudujcie, skojarzenie, taki czarny płaszcz, facet rozmawia przez telefon, jakiś agent, płaszcz do samej, jest taki skórzany, czarny, z usami podłogi. No, jakiś agent. W każdym razie taki obraz, nie? Mantel. Dobre. Gefällt mir. A ty na ty coś na to? Ja nie mam za dobrego pomysłu. W ogóle nie mam pomysłu tak naprawdę. A jak byś skojarzyła słowo jakę? Kurtka. Masz pomysł? Jakę? Jakę. Jackę. Nie wiem, a ty masz pomysł? Ja mam to skojarzone z tym, jak się nazywa ten autor tekstów? Jacek... Jacek Cygan. Jacek Cygan. On w takich kurtkach się pojawiał w programie często. Czyli Jacek Cygan in eine Jacke. Czyli po niemiecku piszemy Jacek, Cygan in eine Jacke, oczywiście czytamy Jakę. To właśnie, czytamy. To takie coś, chociaż no z tym Jacek... Dyskoteka pana Jacka, wy to pamiętacie w ogóle, czy nie? Nie. Co to jest? To był właśnie program muzyczny pana Jacka. Za starych czasów, no, jakaś taka prezentacja. No. Kolejne. Kolejne. To jest moje słowo, die Birne, czyli gruszka. W ogóle to słowo die Birne oznacza nie tylko owoc, ale również żarówkę, bo właśnie kształtem przypomina gruszkę. Jeśli chcemy być bardziej precyzyjni, powiemy die Glühbirne. Ale jak kontekst jest jasny, to nawet nie musimy dodawać tego przedrostka. Natomiast ja skojarzyłabym to za pomocą słowa piwo, czyli das Bier. Wymowa jest nieco inna, bo w Birne jest tylko jedna samogłoska, to mamy Bier, B i E. Więc tutaj to i jest dłuższe, ale jednak brzmienie jest nieco podobne, czyli das Bier, piwo, die Birne, gruszka, bo też piwo kształtem przypomina trochę tak, jakbyśmy się uparli to gruszkę, a też są piwa gruszkowe, więc myślę, że można iść w to skojarzenie. Się smaka narobiło, nie? Niektórym również. Pytanie, kiedy to oglądacie? Jak w piątek wieczorem, to już w ogóle. Albo wiesz, w sobotę. Moje skojarzenie. Ja? Birne... Pamiętajcie, że słowo oficjalnie brzmi nie, to jest po niemiecku nein, ale w języku potocznym to jest takie ne, takie ne, ne, ich glaub net, net, tam jeszcze jest negacja troszeczkę w takiej bardziej w dialekcie. Natomiast taka sytuacja paradoksalna w
faceci idą do knajpy w sobotę, w piątek wieczór, nie? I co? Myślisz tu ein Bierchen? Chciałbyś piwko? A ten drugi bija? Nie. Piwo? Nie. Piwo nie chce. Dobre. Nie? Dobre. Wiecie, paradoks, tak? Powiedzmy instrukcja, jak się nie zachowywać w Niemczech w knajpie, nie? Ja nie chcę piwa, chcę herbatę. A w sumie jakieś byłem w knajpie, byłem chory, właśnie wypiłem herbatę, wszyscy chcieli piwo, ja herbatę, bardzo się dziwili. Tak? Nie, no. Nie, nie. Ich möchte einen Tee. Tee? Möchte so vielleicht ein Bier? Nein, nein, Tee. A. Także była taka sytuacja z tym herbatką. Bijane. Piwo nie. Dobra. Ale, co to ma do gruszki? Nic. Co to ma do gruszki? Kształt. Tak. Kształt. Butelka, tak. Gruszka. Tak. Słowo do skojarzenia. Moja propozycja. Musztarda w ogóle. Ustalmy, jak jest musztarda. Zenf. Zenf. I jak widzicie, to słowo składa się, jak piszemy, to sen, nie? I takie, kojarzycie zespół Jam, to na pewno kojarzycie, ale zespół ten Sen o Wiktorii, nie? Utwór. Tak? Utwór. No. A to jest sen o musztardzie. Bo w środku zenf jest słowo sen. Oczywiście polskie słowo, żeby była jasność, nie? Także co ci się dzisiaj śniło? Was hast du heute geträumt? Ein Senf. Bist du verrückt? Spinnst du oder so? Vielleicht. Bardzo ciekawe. Takie paradoksalne, ale nie mam lepszego. Zenf jako musztarda do parówki, nie? Do hot doga. Moje jedyne skojarzenie jest z miastem Genewa, bo Genewa to po niemiecku to Genf. Jeśli w Genewie je się dużo musztardy, to jest dobre skojarzenie. A jeśli nie, to słabe. Genf, Zenf. Jedna literka. Czyli będzie musztarda w Genewie, czyli? Zenf in Genf. Zenf in Genf. Taka próba. Taka próba. Skojarzeń. Dobrze, twoja kolej. Moje słowo to słowo pociąg, czyli der Zug. I to słowo ma tyle różnych znaczeń i w tylu różnych słowach występuje, że chciałam właśnie o nim powiedzieć. Po pierwsze, możemy sobie skojarzyć to z polskim Zug, bardziej śląskim być może, ale ono funkcjonuje. Co oznacza cuk po polsku? Cuk w kominie, czyli ciąg w kominie. Przeciąg. Zamknij okno, bo jest cuk. Mówi się tak u ciebie? Mówi, to też tak, tak? Mówiono. Poza tym mamy jeszcze to już słowo... Albo nie ma cugu, nie? Że nie paliło się, wpaliło. Tak. Nie ma cugu, ej. Nie wieje wiatr, nie przewiewa to jakoś. Dokładnie. Cuk alkoholowy też się mówi się u ciebie, tak? W cugie, nie? Chociaż inne słowo przychodzi. No. Jest, no i tutaj mamy jakby polski odpowiednik. Zwróćcie uwagę, wszystko wiąże się z jakimś ciągiem. I pociąg też się łączy z pociągiem. Z ciągiem. Jest też słowo, to już niemieckie, Aufzug, czyli winda, prawda? Winda też ciągnie, tylko do ciągnie góry. Do góry. Auf to jest troszeczkę ruch też w kierunku, no na górę, nie? Tak, i dzięki temu można sobie jakby połączyć w głowie te wszystkie ciągi, przeciągi, pociągi i wyciągi i sobie ten cug tam umiejscowić. Der Zug. No myślę, że warto wspomnieć o pochodzeniu tego słowa. A tak. Zug pochodzi od ziehen, ciągnąć. I jego podstawowe formy Zug, gezogen. Dlatego od formy preteritum Zug jest niedaleko do Zug. Tam kwestia zmiany jednej litery. Bo podstawowym słowem jest właśnie ciągnąć. No tak, ale myślę, że to słowo pociąg gdzieś tam siada. Gdzieś tam jak się popisuje jakieś czynności, że ktoś przyjechał pociągiem, jedzie pociągiem, wsiada do pociągu. To cuk się w końcu pojawia i się zapamiętuje, ale tak, to są fajne skojarzenia. Nie mylić z Zeug. No właśnie. Które było przed chwilą. Jak zostajemy już w potrawach mięsnych i w przyprawach, czyli była musztarda i teraz bym chciał chrzan dorzucić. Chrzan meiratich. I to jest takie moje skojarzenie, bo podzielmy to słowo na kilka elementów. Mea, tak jak morze, Ret, ich, czyli retten, ratować, ich, to jestem ja, czyli jestem, ja ratuję morze, ich rette mea, przekładając kolejność, meret ich. Tylko co ma chrzan do ratowania morza, nie wiem. To jest taka moja propozycja, no. W zasadzie absurdalnego zdania, ja ratuję morze i jem chrzan, ich rette mea und ich esse meret ich.
Ja wiem, może idziemy za bardzo, ale no nie mam ciekawe, innego skojarzenia, nie? Ciekawe. Mehr Radieschen. Widziałem w tym jakby red jest skrótem od rete. Ja się długo głowiłam. Jak przesłałeś mi to słówko, nie wiedziałam, co z nim zrobić. Dalej nie uważam, żeby to było jakieś genialne, ale mea i mehr Radieschen, tam troszkę słyszymy słowo mea, tak jakby. Mea to jest więcej. A tych może też troszeczkę, czyli chrzan jest na dużej ilości stołów polskich, na przykład na Wielkanoc, ale no nie wiem. Przy Golące na przykład. Zwróćcie uwagę na pisownię teraz, bo tam są właśnie podwójne litery, tak możemy powiedzieć. Mhm. Bardzo, bardzo ciekawe słowo w ogóle. No, Mehratich, wszystko podwójne. Dobra, Martyna, twoja kolej? Tak, moje słowo ostatnie już to są spodnie, czyli die Hose. Die Hose, co robimy w spodniach? No, mamy je na nogach, a nogami chodzimy. Więc Hose i chodzę po polsku. Można zapamiętać. Chodzę w Hose. Mhm. Tak, in Hose. Mhm. Tak bym to zrobiła. Ja miałem skojarzenie, jak zawsze Hose, nawet jak piszę na tablicy, to dla mnie to jest takie Hose. Jose, wiecie, taki Jose, Feliciano, a Meksyk, nie, i te rzeczy. No i oni wszyscy w jeansach chodzą, nie? Kojarzycie Meksykańców, jakichś innych... Meksykańców, jak to zabrzmiało. Dobrze, nie, dobrze, tak? Meksykaniec? Żeby nikogo nie obrazić. Chodzący w jeansach, wiecie, ten upał, ta pustynia, no. Te kaktusy, czyli taki Jose ma na sobie Hose, nie? Eine Hose, also Jose hat eine Hose an. Anhaben, mieć na sobie. Mm-hmm. Także oczywiście inna pisownia, nie? Ale Hose i skojarzenie z Hose. To jest moje skojarzenie. I jeszcze na koniec bonusik. Słowo, które się pojawia często, pytacie o to, na lekcjach też mam to z tym. Chodzi o kierownika i drabinę. Chodzi o to, że to są homonimy, czyli słowa, które tak samo wyglądają. Leiter. Natomiast der Leiter to jest kierownik, facet. Skojarz się, że facet, czyli musi mieć rodzajnik męski, der, a die Leiter, no wygląda jak kobieta, nie? Jako rodzajnik die, to jest drabina. Skojarzenie, na przykład kierownik na drabinie. Der Leiter an der Leiter. Oder der Leiter ist von der Leiter heruntergefallen. Na przykład. Tak, no myślę, że rodzaj rzeczownika jest tu kluczem. No bo jak była kierowniczka? Die Leiterin. No, to już jest inne słowo. Inne słowa. A die Leiter musi być właśnie jako drabina. No właśnie, w tym koło. Wszystko. To było ostatnie słowo na dzisiaj. Bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję, że Martyna z kanału Majstersztyk Językowy pojawiła się dzisiaj i ubarwiła zdecydowanie. Upiększyła również ten mój vlog. Także linki do jej kanału znajdziecie w opisie. W jaki sposób chciałbym Martynie pomóc i jakoś wesprzeć jej kanał. To byłoby wszystko na dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo jeszcze raz za zaproszenie. I może zapraszam. Do następnego razu. Do razu. Napiszcie, jak Wam się podobało w komentarzach. Pozdrowienia, trzymajcie się. Cześć.